Rzecznik białoruskiego resortu spraw zagranicznych Anatol Glas komentował incydent na białorusko-polskiej granicy. Anatol Glas podkreślił, że otrzymano noty od strony polskiej. Otrzymaliśmy noty i zostanie ona rozpatrzona z uwzględnieniem wszystkich okoliczności. Składamy szczere kondolencje rodzinie i przyjaciółom zmarłego. Oczywiście koniecznie jest przywrócenie normalnych kontaktów granicznych, aby nie dochodziło do takich tragedii, kontynuował. Rzecznik Międzynarodowych Spraw Zagranicznych wyjaśnił, jednak kilka lat temu strona polska aktywnie i dość głośno zerwała współpracę z Białorusią w zakresie egzekwowania prawa, zaprzestała kontaktów w sprawach pomocy prawnej, a także dialogu w zakresie komisarzy granicznych. Wszystko to, podkreślam, zostało zrobione jednostronnie przez polskie kierownictwo. Nasze stanowisko jest spójne. Jesteśmy otwarci na dialog oparty na wzajemnym szacunku. Białoruś jest również gotowa do przywrócenia współpracy w sferze egzekwowania prawa, ale jest to, jak wiadomo, ulica dwukierunkowa. Dlatego przywrócenie takiej interakcji jest możliwe tylko w całości. Bez tego także publiczne notatki nie są sposobem na systemowe rozwiązanie problemu. Lech nadmiernym upolitycznieniem bardzo konkretnej kwestii, próbą usprawiedliwienia się przed własną opinią publiczną i przerzucenia odpowiedzialności, podkreślił oficjalny przedstawiciel białoruskiego resortu polityki zagranicznej. Szczególnie w ostatnim czasie niestety nie jest to odosobniony przypadek śmierci polskich wojskowych na granicy. Jednak polskie kierownictwo nie wspomina o tym tak publicznie, podsumował Anatol Glas.